list ojca generała Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela Redemptorystów, ojca Michaela Brehl'a, przeczyta ojciec Jan Król, który rok temu przed telewizorem musiał oglądać naszą pielgrzymkę, a dzisiaj jest z nami. Ekscelencje, księża arcybiskupy i biskupi, drodzy kapłani i osoby konsekrowane, kochana rodzino Radia Maryja, gdzie chrzest, tam nadzieja. Z wielką radością pozdrawiam was, zebranych na 25. dorocznej pielgrzymce do sanktuarium Maryi Częstochowskiej Pani Królowej Polski. To rzecz niezwykle znacząca, iż ta rocznica przypada w trwającym roku miłosierdzia, który otrzymaliśmy jako dar od Ojca Świętego Franciszka. To specjalna łaska, że wasza pielgrzymka odbywa się w niedzielę miłosiernego Samarytanina. Przez chrzest wasz naród, wasze rodziny i każdy z was indywidualnie zostaliście włączeni w Chrystusa, naszego Odkupiciela. Zostaliście wskrzeszeni ze śmierci do nowego życia w Jezusie i w Kościele. To właśnie jako członkowie mistycznego ciała Chrystusa świętujecie dziś wspólnie jako rodzina Radia Maryja. Niech Maryja, Matka Jezusa i Matka Kościoła, towarzyszy wam i waszym rodzinom dzisiaj i zawsze. W niedzielę miłosiernego Samarytanina Jezus staje wobec pobożnego uczonego w prawie, który pyta, kto jest moim bliźnim. W odpowiedzi na to pytanie Jezus odpowiada historię o człowieku, który został napadnięty przez zbójców na drodze z Jerozolimy do Jerycha i pozostawiony tam, aby umrzeć. Zarówno kapłan, jak i lewita przychodząc mijają go drugą stroną drogi. Widzą tego człowieka, lecz nie zatrzymują się. Samarytanin, cudzoziemiec z innego kraju, wyznający inną religię, widzi tego człowieka i jest poruszony współczuciem. Zatrzymuje się, patrzy na poronionego ze współczuciem i ratuje go. W tym momencie Jezus zadaje uczonemu w prawie ważne pytanie. Kto okazał się być bliźnim tego poranionego człowieka porzuconego na skraju drogi? Odpowiedź jest ważna. To ten, który spojrzał na niego ze współczuciem i działał wiedziony miłosierdziem. Do uczonego w prawie i do każdego z nas Jezus mówi: idź i czyń podobnie. Radując się z Bożego miłosierdzia, okazanego wam przez chrzest, radując się darem wiary i wezwaniem do bycia członkami rodziny Radia Maryja, przyjmijcie również wezwanie Jezusa, aby stawać się bliźnimi wobec wszystkich, zwłaszcza tych poranionych i ubogich, obcych i potrzebujących. Obyście patrzyli ze współczuciem i działali z miłosierdziem. Taka jest nasza nadzieja, która wypływa z sakramentu chrztu i prowadzi do pełni życia. Niech Bóg błogosławi was i tych wszystkich, których kochacie. Niech Maryja nadal towarzyszy wam i wspiera w waszym pielgrzymowaniu jako uczniów Jezusa. Wasz brat w Chrystusie Odkupicielu, Michael Brehl'a, przełożony generalny.